Esto lo hago para proteger. Muszę chronić Natalię. Przed czym? Zrobiłem wszystko, czego pan żądał. Nawet udaję, że ją kocham. Muszę przyznać, że świetnie sobie radzisz. Ale nie wiemy, co się stanie w przyszłości. Nikomu nie ufam. Sądzi pan, że się wycofam po tym, jak jeden z pańskich ludzi trzymał mnie na muszce i groził mi śmiercią? Nie jestem głupi. Cenię swoje życie, dlatego tu jestem. Dobrze, że się zgadzamy. Zawsze wiedziałem, że jesteś inteligentny. Z tego prostego powodu podpiszesz naszą umowę. Jak wam poszło w urzędzie? Sprawdzą, czy Roman nie ma krewnych i porozmawiają z kobietą, która się nim opiekowała. Pracownica dała nam nadzieję, że będziemy mogli adoptować Romana. Oby. Adoptujecie mnie? Będziecie moimi rodzicami? Bardzo tego pragniemy. Będziesz moją mamą? Chciałabym. A ty? Chcę być twoim tatą. Ale ta decyzja nie zależy od nas, tylko od sędziego. On ustali, czy możesz być naszym synem. Czemu to zależy od niego, a nie od was? Musi ustalić, czy jesteśmy dla ciebie najlepszymi rodzicami, a także czy nie masz jakichś krewnych. Nie mam nikogo. Nie chcę innych rodziców, tylko was. Mój brat i Viviana szczerze pragną, żebyś był ich dzieckiem. Trzeba jednak wypełnić mnóstwo papierków. Wszystko to trwa. Musisz cierpliwie czekać. Porozmawiam z tym sędzią. Powiem, że was kocham i chcę, żebyście byli moimi rodzicami. Nikt nie może nic zrobić. To tylko jego decyzja. A jeśli się nie zgodzi? Nie martwmy się. Bądźmy dobrej myśli. Zrobimy wszystko, żeby być twoimi rodzicami. Bardzo was kocham. Co za niespodzianka, zaprosiłam ją do nas. Nawet upiekłyśmy ciasteczka. Zrobisz nam zdjęcie z Agatą na naszego albumu. Album de fotos. Raz, dwa, trzy. Jakieś liczne. Agacie trzeba zmienić pieluszkę. Pójdziesz z nami? Pomogę ci. Dlaczego tak późno wróciłeś? Przewieźli panią Agostinę do więzienia. Kamila musi być zrozpaczona. Nawet sobie nie wyobrażasz. Mam nadzieję, że znajdziecie dowody, by wtrącić Dionisję do więzienia. Uczynił zbyt wiele krzywdy. Mariano przyjedzie po Anę. Musimy jechać do lekarza. Odwołali wizytę. Jak to możliwe? Dziś rano mnie zawiadomili, że lekarz pojechał na urlop. Chyba jest ktoś, kto przejmie pacjentów. Pewnie masz rację, ale nie muszę iść do lekarza. Uważam, że to konieczne. Zaraz zadzwonię do przychodni. Niech cię zbada inny specjalista. A może pójdę do lekarza w Chile? To tylko podróż powrotna. Nic mi się nie stało w tę stronę. Będę spokojniejszy, jeśli przed wyjazdem zbadacie lekarz. Jak ci poszło? Nie udało się oczyścić nagrania. Wyślę je do laboratorium w stolicy. Zadowolony? Podpisałem wszystkie dokumenty. Jeszcze czegoś nie zrobiłeś. Czego? Nie pomogłeś mi się zbliżyć do Natalii. Nie mogę. Mówiłem panu, że uczucia się nie kupuje.
Wiem, że w głębi duszy córka ma dla mnie wiele uczucia. A pan? Udaje pan kochającego ojca, który pragnie dobra swojego dziecka? A zmusza mnie pan do poślubienia jej? Wszystko ma przyczynę. Gdy Natalia wyjdzie za siebie, Amanda zapłaci za to, co mi przed laty zrobiła. Jak pana skrzywdziła? Natalia ci nie powiedziała? Amanda mnie porzuciła. Uciekła z moim dzieckiem. Żadna kobieta mnie tak nie potraktowała. Ośmieszyła mnie. Dosięgnie ją cios tam, gdzie ją najbardziej zaboli. Nic nie rozumiem. Powiedział pan, że chce chronić Natalię. Jak pan to zrobi, skoro chce ją pan skrzywdzić? Nigdy jej nie skrzywdzę. Ukażę Amandę, odbierając jej miłość córki. Tak jak ona mi ją odebrała. Wyładowaliście już wszystkie byki? Czuję się jak u siebie w domu. Na co się tak gapicie? Tak tylko. Dobrze, że macie z kim dzielić radość. My jesteśmy sami. Nie udało nam się zdobyć żadnego dowodu przeciwko Isadorze i Dionisiowi. Jak mam to zrobić? Bez tego nagrania oboje pozostaną na wolności, krzywdząc wszystkich wokół siebie. Zrobiłeś, co mogłeś. Nie chcę tak myśleć. Jak mam wracać do Chile, wiedząc, że nie możemy ich oskarżyć? Chcesz powiedzieć, że nie lecimy? Skądże? Wracamy do Chile. Czuję się bezradny, bo nie uda się tych dreniów pakować za kratki. Wszystkie moje wysiłki i poświęcenie pójdą na marne. O jakim poświęceniu mówisz? O tym, co musiał zrobić, żeby dotrzeć do Meksyku. Nie wszystko stracone. Może Abraham z pomocą Gastona znalazł w Chile coś, co nam pomoże. Tym bardziej, że Teresa nie leci z nami. Stamtąd też da się wymierzyć sprawiedliwość. Stamtąd nic nie możemy zrobić. Co się z nim dzieje? Nigdy go takiego nie widziałam. Daj mu trochę czasu. Liczył, że to nagranie pomoże w oskarżeniu. Zachowuje się tak, jakbym zmuszała go do powrotu. A to mi się nie podoba. Otwierać. To twoja cela, wejść. Dzień dobry. Jak się nazywasz? Agustina. Jestem Carmela. Jeśli będziesz robiła, co ci każę, nic ci się nie stanie. Inaczej trafisz do piekła. Witajcie. Skąd tyle radości? Dlaczego jesteście tacy zadowoleni? Wyładowaliśmy byki kupione w Pastechę.
Już je przywieźli? To dobra wiadomość. Dlaczego szefowa jest taka smutna? Przywieźli mamę do więzienia. Święci pańscy. To ja, Natalia. Dobrze, że dzwonisz. Chciałam z tobą pomówić. Luz Maria mi mówiła. Pomogę wam zdobyć dowody przeciwko ojcu. Naprawdę? Jeśli jest winny, niech zapłaci za wszystko. Nawet nie wiesz, jak jestem ci wdzięczna. Dziękuję. Nie musi mi pani dziękować. Mogę przyjechać po południu do pensjonatu? Wtedy wszystko uzgodnimy. Natalia. Co ty tu robisz? Z kim rozmawiałaś? Witaj, tato. Z kim rozmawiałaś? Z zakładem, w którym szyją zasłony. Od dawna tu jesteś? Właśnie przyszłam. Nic nie słyszałem. Za to ty wiedziałaś, że jestem. Kochanie, co ty tu robisz? Wyjaśnijcie mi, co tu obaj robicie. Zdziwiłam się, widząc wasze samochody przed domem. Właśnie szłam do was, kiedy zadzwonili w sprawie zasłon. Umówiłam się tu z Jagiem. Umówiłeś się? Czemu mi powiedziałeś, że masz spotkanie z hodowcą? Tak mówiłem, bo przygotowujemy z twoim tatą niespodziankę dla ciebie. Prosiłem go o milczenie. Uwielbiam niespodzianki. O co chodzi? Jeśli ci zdradzimy, to już nie będzie niespodzianka. Musicie mi powiedzieć, bo nie dam wam spokoju. Dobrze, już dobrze. Umówiłem się z Jagiem, żeby mi powiedział, jakie meble ci się podobają. Chciałam wykorzystać waszą podróż poślubną, żebyście po powrocie zostali dom umeblowany. To za duży wydatek. Dla ciebie zrobię wszystko. Jesteś światłem moich oczu. Uwielbiam cię, skarbie. Skoro nas już przyłapałaś, opowiedz. Jakie meble ci się podobają? Jesteś taki kochany. Miałam obejrzeć meble, ale zadzwonili w sprawie zasłon. Kiedy coś wybiorę, dam ci znać. Dziękuję. Dziękujemy, don Dionisio. Jestem twoim teściem i nie musisz mi dziękować. Jestem szczęśliwy, że ktoś taki jak ty kocha moją córkę i do końca życia będzie o nią dbał. Może pan w to nie wątpić. Kocham Natalię z całego serca. Dobrze, że Natalia zgodziła się pomóc. Będzie nam